Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dawno nie było degustacji. Ja piwa nie piłem od 8 dni, przy czym wypiłem jedno 1 na 100 takie rok po terminie. Było trochę miodowe, ale generalnie spoko. No i takie farfocle były, ale spoko. No ale pomyślałem sobie, że no trzeba coś nagrać. Chociaż muszę powiedzieć, że za samym piwem aż takiego strasznego, z takiej strasznej tęsknoty nie mam. Co jest trochę niepokojące. Może słówko wyjaśnienia, dlaczego w ogóle nie nagrywałem. Otóż moja siostra, która jest lekarzem, zaleciła mi ze względów zdrowotnych, znaczy zabroniła mi, czy poleciła mi, żebym nie nagrywał degustacji wieczorem. Właściwie w nocy, bo bardzo często ja nagrywałem degustację o godzinie 23, o północy. I takie naświetlanie się tymi softboxami tutaj, tymi wszystkimi luksami, tysiącami luksów, nie jest zdrowe. Nie jest zdrowe, bo to zaburza tam jakieś wydzielanie kortyzolu, organizm nie wie, że ma iść spać. Co prawda ja nie odczuwałem jakby takich problemów, że nie mogę zasypiać, ale podobno to między innymi wpływa na to, że na przykład nie można schudnąć i tak dalej, i tak dalej. Wobec czego postanowiłem o sobie, znaczy postanowiłem po prostu nie nagrywać w nocy. Nie nagrywać w nocy, także tak do 20 będę nagrywał, co niestety rodzi spore komplikacje, jeżeli chodzi o degustację, dlatego że zawsze jest takie że może będzie trzeba gdzieś jechać samochodem. No i tu muszę powiedzieć, że jest z tym pewien problem. Jest z tym pewien problem, no ale na szczęście to piwo nie stanowi problemu, bo jest w butelce 0,3 i ma tylko 3,5% alkoholu. Czyli nawet jakbym miał zaraz po degustacji wsiąść w samochód, to myślę, że na 99,9% to by mi nic nie wykazało. No i co? To jest piwo kooperacyjne browaru Stumostów i browaru Handbryggerii. Handbryggerii z Norwegii. To jest bardzo fajny browar. Na kanale były już piwa z tego browaru. Powiem tak. No nie podoba mi się ta etykieta. No nie podoba mi się. Wiecie, ona dla mnie wygląda tak. Takie kiedyś były soki. Takie wiecie, jak pierwsza liga to był ten. Jak jeszcze w handlu pracowałem, nie? Powiedzmy Tymbark, Hortex i Fortuna, to mi się kojarzy z jakimiś takimi sokami Pinczów, Tarczyn. Takie wiecie, no za bardzo to jest dosłowne, nie? Za bardzo są naturalistyczne te owoce. To musiały być jakieś kreskówkowe, bo to w ogóle nie pasuje. Nie pasuje to ani do stylu Stumostów, który ma taki ascetyczny, taki ikonograficzny, można by powiedzieć. Ani to nie pasuje do Handbryggerii. Znaczy w sumie nie wiem, nie znam aż tak wielu etykiet Handbryggerii, no ale tutaj ten motyw z tą ręką i z tymi odciskami jest bardzo fajny, to mi się podoba. Ale to jest jakby znak rozpoznawczy browaru Handbryggerii. To jest piwo kooperacyjne uważone we Wrocławiu. I teraz, z jednej strony dla mnie w mojej sytuacji butelka 0,3 fantastycznie. Natomiast wydaje mi się, że jednak lepiej, znaczy, że sporo ludzi będzie narzekało, że dlaczego jednak nie pół litra, nie? Być może chodziło o to, żeby cena była niższa, no ale tak czy owak, no jest to ten. Natomiast butelka jest bardzo fajna, gdyby nie to, że etykieta jest taka klejona, że pewnie ciężko by jej będzie ją odkleić, to by znalazła tutaj w browarze Kopyra zastosowanie. Bardzo fajny wzór. To jest chyba tak zwane Vichy, czyli zwykła butelka. Kiedyś te butelki, jak żywiec je używał, to były nazywane długie noże. Co to jest w ogóle? Ano jest to, właśnie szukam, czy jest tu napis, że to jest milkshake IPA, czy to jest jakiś ten, ale nie widzę tego. Nie ma tej informacji, więc wiemy tak. Jest to piwo z mango, truskawką i malinami. Mango, strawberry and raspberry ale. Czyli nic nie jest powiedziane, że jest kwaśne, nic nie jest powiedziane, że to jest IPA, milkshake czy coś takiego. Po prostu piwo z owocami. 11, 3,5% alkoholu. Skład. Woda, przecier z mango 10%, przecier truskawkowy 10%, tłoczony sok malinowy 5%. Słód jęczmienny, słód pszeniczny.
płatki pszenne i owsiane, chmiel, drożdże. Czyli można powiedzieć, że jest to taki milkshake, ale znowu nie milkshake IPA, nikt tutaj nie sugeruje tego. Zastanawia bardzo niska zawartość alkoholu, 3,5% przy 11%, a tutaj nie ma laktozy przecież w składzie, czyli nie ma czegoś takiego, co by nam podbiło o 2 stopnie na przykład plato, więc no, nie wiem co o tym myśleć, spróbujmy, jeszcze tutaj parametry, pełnia wytrawne, słodowe to tak półwytrawne, odczucie goryczki niskie, barwa jasna. No spróbujmy. Muszę powiedzieć, że browar z Stumostu robi naprawdę grube kooperacje z samymi po prostu tuzami zagranicznego craftu i chyba trochę przechodzi to bez większego echa, więc chyba ekipa z Stumostu stwierdziła, że spróbuje teraz kooperacji z polskim browarem i uważali piwo z Pintą. Chyba z czym ono jest? Z chlebem i z czymś jeszcze. Kapsel firmowy. No, aromat się uniósł piękny. Szkło. Szkło oczywiście z zestawu z książką. Wracają, nie wiem na jak długo, czy na jeden dzień, czy na tydzień, wracają z książki z autografem. No, jest mocno owocowo. Malina głównie mi tutaj chyba. Ale jest też taki... Nie, truskawka, przepraszam. Przede wszystkim truskawka. Truskawka, tak. I to taka truskawka... Kompot. Nie... Tak. I jest taka nuta jak właśnie takiego... O, może to bardziej jakieś powidła truskawkowe. Jest taka nuta taka troszkę przypalona jakby. Ale przypalona tak na słodko. Zobaczmy. O, piękny kolor. Wygląda po prostu jak shake. Taki truskawkowy, czyli taki, no taki truskawkowy kolor. Truskawka ma taki właśnie, truskawka nie ma zbyt pięknego koloru, ale ma taki właśnie siny, ale widać jak to było gęste się lało wszystko. Jest bardzo mocno zmętnione. No, muszę powiedzieć, wygląda bardzo dobrze. Truskawka. Słodkie. Gładkie. Z lekką taką nutą niestety mysią. Albo można by powiedzieć taką... drożdżową. Ale to jest taki pierwszy łyk. Za trzecim łykiem dochodzi leciutka kwaśność, ale taka z owoców. Bardzo mocno jest gładkie. Jest po prostu, to jest konsystencja po prostu tych soków przecierowych, Kubuś i tym podobnych. Więc pamiętam, kiedyś był taki sok, taka marka Pysio. I oni jako pierwsi wprowadzili soki bez marchewki. Kubuś zawsze był z marchewką, a Pysio był bez, to był taki smok. I oni wprowadzili smok Pysio, wprowadzili smak truskawka chyba banan. Truskawka banan, albo to smakuje identyko. Autentyk. Poza tą taką nutą mysią, to są chyba drożdże. Nie wiem, czy jakaś autoliza, czy coś, ale jest taka no, przeszkadzająca, taka troszkę idąca w klej, w sztyfcie, no nie za fajna. Natomiast to jest po prostu Pysio truskawkowe. Nasycenie lekkie jest, więc tutaj jest ta różnica w stosunku do Pysia. Jest gładziutkie, nie jest za słodkie. Jest słodkie, ale nie jest za słodkie. Goryczki nie ma. Praktycznie. Powiem tak. Szanuję konsystencję, szanuję truskawkowość,
Szanuję kolor, ale dla mnie to jest bez sensu. Naprawdę, no to smakuje jak soczek pysio. Truskawkowy. Truskawkowo-bananowy. Tutaj ten przecier mango robi za tego banana, nie? Czyli daje tą... Znaczy, mówię, ta konsystencja, tekstura jest bardzo fajna. Ale nie ma tutaj czegoś, co by nam przypominało, że ale jednak jest to piwo, nie? Czyli nie ma goryczki, która by skontrowała to. Nie ma kwaśności, bo nie jest to sour. Nie ma chmielu w aromacie. No jest po prostu owocowe. No tak jakbyście pili sok przecierowy, owocowy. Nie wiem, może to jest otwieranie... Żart. Otwieranie się na nowych klientów, ale... wychowanych na soku pysio, ale nie sądzę. No... Chyba troszkę za daleko poszło tutaj to, ta owocowość. O jeden most za daleko. Ale mówię, jeżeli ktoś chce czegoś takiego, chce piwa, które no po prostu szokuje, zaskakuje, jest czymś, co kompletnie nie kojarzy się z piwem, no to jak najbardziej trzeba spróbować. Znaczy, warto tego spróbować, bo jest naprawdę zjawiskowa jest ta konsystencja. Piwo, jak rozumiem, jest niepasteryzowane, pasteryzowane, ale nie filtrowane. No, natomiast no, widać, że i przecier z mango, i truskawkowy, i ten słód jęczmienny i pszeniczny, przepraszam, płatki pszenne i owsiane, one tu zrobiły robotę. Zakładam, że soki nie były dodawane przed pasteryzacją, chociaż kto wie. Bo rzeczywiście ta owocowość jest tutaj bardzo, bardzo wyraźna. Truskawkowe w opór, w aromacie. Mango nie czuję. Troszkę mi przeszkadza ta nuta. Ona nie jest bardzo intensywna, ta tak zwana mysia nuta. To czasami domowi winiarze powinni wiedzieć, o co chodzi. To jest jak za długo wino domowe stoi z osadem, to się robią takie nuty mysie. To jest takie chyba autoliza połączona z utlenieniem jakimś. Nie no, jest to na pewno ciekawe. Natomiast dla mnie, tak jak powiedziałem, jest to jednak troszkę chyba... troszkę bez sensu. No. Ale szanuję eksperymenty, szanuję naprawdę kooperację w fajnym gronie. Oby tak dalej. Nie chciałbym, żeby wyszło, że hejtuję, ale no to nie, totalnie nie w moje gusta. No nie trafia to do mnie. Nie trafia. Także, ale warto spróbować. Wasze zdrowie.